kto z nas nie chce być surferem? Ja od lat 90., odkąd oglądałam swoje pierwsze amerykańskie produkcje, chciałam być zawsze surferem i zawsze chciałam być skateboarderem i jeździć na desce, i jeździć na deskorolce. I to zawsze było moje super marzenie, które nigdy się nie mogło spełnić, ponieważ jestem zbyt dużym tchórzem i zawsze bałam się upadków. I w końcu przełamałam się i w wieku lat 33 pojechałam po raz pierwszy do Portugalii na deskę. I to było bardzo niedawno i jeszcze wracam świeżo z tym swoim doświadczeniem zanurzenia po raz pierwszy w oceanie, po raz pierwszy leżenia na desce, swoich pierwszych prób wstawania i utrzymywania się na wodzie. Ale to, co znalazłam tam w trakcie tego wyjazdu, to przede wszystkim takie niesamowite poczucie, że joga totalnie łączy się z surfowaniem, ponieważ wymaga od nas stabilności, wymaga od nas ogromnej świadomości ciała i przede wszystkim świadomości własnego oddechu i umiejętności oddychania, samouspokajania się i radzenia sobie z oddechem. No i oczywiście angażuje mięśnie głębokie, przydaje się też zakres w biodrach i siła w rękach. I z tym wszystkim ninja chciałam się dzisiaj z Tobą podzielić. W trakcie naszej wspólnej praktyki na macie chciałabym, żebyśmy razem odnaleźli wszystkie te jakości, których poszukujemy w surfingu, albo których wyobrażamy sobie, że moglibyśmy poszukiwać w surfingu. I to, co Cię proszę, to to, żebyś teraz znalazł i znalazła w sobie taki umysł początkującego. Tak jakbyś nigdy nie była, ani nie była na macie, tak jakbyś nigdy nie była, ani nie była na desce, tak jakbyś nigdy nie oddychała. Szukamy w sobie tego pierwszy raz i podchodzimy na świeżo, tak żeby móc wyciągnąć jak najwięcej świeżych rzeczy dla siebie z tego doświadczenia. I chciałam Cię też poprosić, żebyś zbytnio się nie starał i nie starała, tylko bardziej wsłuchała w swoje ciało i w to, co ono ma Ci dzisiaj do zaproponowania. Dude! Gotowy? Gotowa? Come on! Yoga, 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 ninja yoga, gangsta yoga. Stań sobie na macie, odkręć palce stóp troszeczkę na zewnątrz, postaraj się rozłożyć mniej więcej pięty na szerokość bioder, poprzenoś ciężar pomiędzy prawą i lewą stopą, rozluźnij górę ciała, pobujaj się i powoli zacznij schodzić w dół, zginać nogi. Postaraj się, żeby pięty były cały czas na macie. Jeżeli chcesz, to rozsuń jeszcze trochę szerzej stopy i kucnij sobie w malasanie. Pozwól, żeby biodra opadały do ziemi. Jeżeli potrzebujesz, odepchnij się od wewnętrznych kolan, unieś klatkę piersiową, wydłuż kręgosłup, załóż sobie koronę na głowę, opuść barki w dół. Westchnij sobie i pobujaj się trochę w tej malasanie. Niech ona będzie taka miękka, trochę niedokładna. Puść ręce. Jeżeli chcesz, możesz się delikatnie skręcić, unieść prawą rękę do góry, spójrz za dłonią, rozgryź sobie nadgarstek w tym czasie. Delikatnie pokręć nim w jedną stronę, w drugą. Jeśli uniesienie ręki to jest dla Ciebie za dużo, to zawsze sobie możesz położyć łokieć po wewnętrznej stronie kolana i zrobić dokładnie to samo. Ok, z kolejnym wydechem powoli wróć do centrum i skręć się w drugą stronę i znowu albo unieś rękę i sobie pokręć dłonią, albo jeśli uniesienie ręki to jest za dużo, to sobie zostaw łokieć po wewnętrznej stronie kolana i zrób to samo. I powoli w drugą stronę. Zrób wdech i z wydechem wróć do centrum. Teraz jeszcze rozgrzej nadgarstki razem. I w drugą stronę. I powoli doklej sobie dłonie elegancko do maty pod barkami. I z kolejnym wydechem przejdź do psa z głową w dół. Zrób miękki krok jedną i drugą nogą. Rozluźnij głowę. I popedałuj sobie prawą i lewą piętą do ziemi. Delikatnie zasij pępek do kręgosłupa. Postaraj się wydłużyć boki ciała.
sobie, wszystko jest miękkie, wszystko jest luźne. I z kolejnym wdechem powoli, jeżeli potrzebujesz, to oddal stopy od dłoni. Możesz zrobić pół kroczku w tył albo wyjechać stopami trochę dalej. I z wdechem, jak fala, przejdź do deseczki, podkul ogon, unieś stopniowo głowę, ułóż tułów równolegle do ziemi. I z wydechem powoli, to postaraj się skierować łokcie do środka, powoli ułóż się na macie. Teraz powoli przełóż sobie stopy na grzbiety, delikatnie zaciśnij pośladki, doklej uda do maty, przenieś sobie dłonie za plecy, zapleć palce dłoni z tyłu za pośladkami, ściągnij łopatki i powoli zacznij ciągnąć dłońmi w stronę pięt. Staraj się trzymać nogi na macie, oddychaj, pamiętaj o koronie. Otwórz się przyjemnie. I powoli zmień splot palców dłoni za plecami, za pośladkami. Oddychaj. Pamiętaj o tym, żeby nogi były mocno doklejone do maty. I powoli rozpleć dłonie. Ułóż sobie dłonie mniej więcej w linii z klatką piersiową. Postaraj się odsunąć barki od uszu i wycelować łokciami w stronę sufitu. Przyklej łokcie do tułowia, ramiona do tułowia i oprzyj dłonie na ziemi na wysokości mniej więcej klatki piersiowej. Zaciśnij pośladki i postaraj się delikatnie przepchnąć do przodu i odsunąć barki od uszu. Zrób wdech. Z wydechem podwiń palce stóp, zasij pępek i przechodzimy do psa z głową w dół. Jednym płynnym ruchem znowu wszystko jest miękkie, wszystko jest luźne, głowa jest rozluźniona. Westchnij sobie i z kolejnym wdechem powoli unieś do góry prawą nogę. Uwaga, jeśli możesz, to teraz postaraj się pociągnąć pięta lewej stopy do ziemi. Ona nie musi stanąć na macie, ale postaraj się ją zbliżyć. A prawą nogę postaraj się unieść do góry, wyprostować. Oddychaj. Jeżeli możesz, odkręć prawe biodro trochę bardziej na zewnątrz. I uwaga, z kolejnym wydechem przyciągnij prawe kolano do brzucha. Możesz zbliżyć czoło do kolana. I z wdechem prawa noga jeszcze raz do góry. Z wydechem powoli kolano do czoła. Z wdechem prawa noga do góry. Z wydechem odłóż stopę na ziemię. I z kolejnym wdechem unieś lewą nogę do góry. Znowu, jeśli możesz, to pociągnij prawą piętę do ziemi. Odkręć delikatnie lewe biodro i z wydechem kolano do czoła, czoło do kolana, z wdechem nogę do góry i z wydechem jeszcze raz kolano do czoła, czoło do kolana, z wdechem nogę do góry, z wydechem odłóż stopę na matę, cały czas głowa jest luźna i powoli jednym krokiem podejdź do przodu. Jeden duży krok, stopy na szerokość bioder, nogi mogą być ugięte w kolanach, luźna głowa, rozluźnij ręce, pobujaj się prawa, lewa strona, wszystko jest mięciutkie, wszystko jest rozluźnione, westchnij sobie. I powoli oprzyj opuszki palców na macie i z wdechem unieś delikatnie tułów, spójrz przed siebie, z wydechem rozluźnij się. Zasij pępek do kręgosłupa i z kolejnym wdechem powoli podnieś się do góry, unieś ręce, spójrz za dłońmi i z wydechem powoli wróć do przyjemnego skłonu w przód. Możesz ugiąć kolana, znowu się rozluźnij, rozluźnij głowę, wszystko jest miękkie, wdychamy sobie. I z kolejnym wdechem opieramy opuszki palców na macie, jeśli potrzebujesz zegnij mocniej kolana. Z wdechem odpychamy się od opuszków palców, patrzymy przed siebie. Z wydechem przyklejamy całe dłonie dokładnie do maty i po wydechu zasysamy pępek do kręgosłupa i przechodzimy sobie do psa z głową w dół. Znowu luźna głowa. Teraz z wdechem wspinamy się wysoko na palce, z wydechem pięty do maty. Z wdechem pięty w górę, z wydechem pięty do maty. Z wdechem jeszcze raz pięty w górę. I z wydechem pięty do maty. I z wdechem powoli jak fala. Przechodzimy do deseczki. Podkulamy ogon.
cały tułów w jednej linii, brzuszek pracuje i z wydechem wracamy. Pies z głową w dół. Z wdechem jeszcze raz, jak fala. Przechodzimy do deseczki. Z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem deska. Z wydechem pies z głową w dół. I ostatni raz z wdechem deseczka. Zostań. Skieruj łokcie do środka i jak najwolniej, najlepiej przez taką jogiczną pompeczkę, czyli Chaturanga Dandasana, kij na czterech nogach. Powoli układamy się na brzuchu. Jeżeli spadasz, pamiętaj, rób to z godnością. Powoli połóż się na brzuchu jeszcze raz. Odsuń barki od uszu, przesuń dłonie troszeczkę do tyłu. Odklej dłonie od maty, przyklej mocno uda do ziemi i z kolejnym wdechem siłą mięśni pleców unieś się do góry, na tyle, na ile plecy pozwolą. Teraz jeszcze bardziej odsuń barki od uszu, skieruj łokcie do sufitu, oprzyj dłonie na macie i teraz pracuj rękami tak, jakbyś chciał się przesunąć do przodu, wydłużyć dolne plecy, a jednocześnie odsunąć obojczyki od siebie. Otwórz barki, otwórz klatkę piersiową, oddychaj. Wdech, z wydechem podwijamy palce stóp i uwaga, teraz staramy się przejść do deseczki. Oddycham, wdech, z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem prawa noga do góry. I teraz uwaga, z wydechem robimy deseczkę, a prawe kolano dotyka prawego łokcia. I z wdechem. Pies z głową w dół, z prawą nogą w górze i z wydechem jeszcze raz powoli. Prawe kolano dotyka prawego łokcia. I z wdechem. Pies z głową w dół, z prawą nogą w górze i ostatni raz. Prawe kolano dotyka prawego łokcia. Zostań teraz, oddychaj, zrób wdech i uwaga, z wydechem staramy się postawić prawą stopę z przodu pomiędzy dłońmi. Oddychamy. Lewe kolano w górze, opuść biodra, odepchnij się od opuszków palców, postaraj się unieść mostek do góry. Teraz pewnie czujesz rozciąganie uda nogi z tyłu, tak ma być, oddychamy. Wdech i z wydechem wracamy. Pies z głową w dół, wszystkie cztery łapy na macie. I z kolejnym wdechem unosimy lewą nogę do góry i z wydechem powoli przechodzimy do deseczki, a lewe kolano dotyka lewego łokcia. Z wydechem pies z głową w dół, z nogą w górze i wydech. Deseczka, kolano dotyka lewego łokcia. Z wdechem pies z głową w dół, z nogą w górze i z wydechem ostatni raz. Trzymaj, oddychaj, zrób wdech i z wydechem powoli ustaw lewą stopę pomiędzy dłońmi. Opuść biodra, prawe kolano nad matą, oddychamy. Ułóż dłonie na palcach, unieś klatkę piersiową do góry, korona na głowie, oddychamy ninja. Odpocznij, rozciągnij sobie udo nogi z tyłu, oddychaj. Zrób jeszcze jeden wdech, wydłuż się w pozycji. I z wydechem pies z głową w dół. Z kolejnym wdechem powoli deseczka. Wszystkie cztery punkty na macie. Ogon podkulony, brzuch pracuje, łokcie do środka. Chaturanga Dandasana. Jeżeli nie możesz, to oprzyj kolana na macie. I jak najwolniej układamy się na brzuszku. Ok, teraz przesuń się trochę w tył na macie. Ułóż sobie nogi tam, gdzie są. I postaraj się ułożyć mniej więcej dłonie w rogach maty. Napnij delikatnie pośladki. Uruchom uda, uaktywnij uda, dociśnij nogi do ziemi. I teraz powoli, słuchając swoich dolnych pleców, zacznij unosić się do góry, unosić mostek do góry i delikatnie się otwierać. Każdy ma troszkę inne zakresy, każdy znajdzie swoją wygodną pozycję. Jeśli ci wygodniej, możesz rozsunąć ręce. Niedawno się dowiedziałam, że to jest pozycja foki. A tak naprawdę to jest pozycja potrzebna na desce, kiedy idzie duża fala i musimy się podnieść
do góry, to wtedy bardzo często właśnie odpychamy się i pozwalamy, żeby fala przeszła pomiędzy deską a naszym ciałem. To jest dokładnie to, co teraz staramy się zrobić. Uwaga, pilnuj swojego kręgosłupa, staraj się go wydłużyć. Jeśli czujesz zacisk w dolnych plecach, to zejdź sobie troszkę niżej i staraj się wydłużyć i oddychać. Robimy wdech, z wydechem powoli wracamy na matę. Oprzyj czoło na macie, odpocznij sobie, przetocz czoło na macie. Teraz ułóż sobie dłonie na wysokości klatki piersiowej i z wydechem powoli przechodzimy do pozycji dziecka. Czyli zginamy sobie nogi w kolanach, pozwalamy, żeby biodra opadły do pięt, rozluźniamy głowę, rozluźniamy ręce, chwilę odpoczywamy, wzdychamy sobie. Trzy długie, spokojne wydechy. I z kolejnym wdechem powoli przechodzimy do klęku podpartego. Z wydechem powoli pies z głową w dół. Przeciągamy się w pozycji, wydłużamy boki ciała. Z wydechem delikatnie uginamy kolana. I uwaga, teraz staramy się z zasanym brzuchem w miarę bezszelestnie, w miarę sprężyście odbić się od stóp i po wydechu skoczyć stopami między dłonie. Z wdechem powoli odpychamy się od opuszków palców, patrzymy przed siebie, nogi na luzie mogą być ugięte w kolanach. Z wydechem rozluźniamy się w skłonie, puszczamy głowę, zasysamy pępek do kręgosłupa i z kolejnym wdechem powoli unosimy się do góry, wydłużamy się, patrzymy na dłonie. I z wydechem skłon do przodu. Rozluźniamy się w skłonie, w przód puszczamy głowę. Cały czas nogi mogą być delikatnie ugięte. Z wdechem odpychamy się od opuszków palców, patrzymy przed siebie. Z wydechem powoli przyklejamy całe dłonie do maty. I uwaga, po wydechu staramy się ugiąć delikatnie kolana i znowu skoczyć do psa z głową w dół. Po wydechu pełny wydech i skaczemy. Skacz zawsze na ugięte delikatnie nogi. Rozluźnij się, poprzeciągaj. I z kolejnym wdechem deseczka. Z wydechem łokcie do środka. Jeśli możesz, z kolanami nad matą, Chaturanga Dandasana i powoli kładziemy się na brzuszku. Z tej pozycji przesuń dłonie trochę do tyłu, oderwij najpierw dłonie od maty, siłą mięśni pleców, unieś się do góry, pilnuj nóg, pilnuj pośladków na macie, wdech, odsuń barki od uszu, oprzyj dłonie, z wydechem zasij pępek do kręgosłupa, podwiń palce stóp, zrób wdech, jeszcze jeden, wydłuż się, jeszcze odsuń barki od uszu i z wydechem powoli pies z głową w dół. Pies z głową w dół z wdechem, unieś do góry prawą nogę. Z wydechem powoli deseczka, prawe kolano dotyka prawego łokcia. Oddychaj, zostań w pozycji i powoli oprzyj prawą stopę na macie między dłońmi. Teraz doklej swoją lewą piętę do maty. Teraz cała lewa stopa stoi na macie i powoli unieś do góry tułów, rozłóż ręce na boki, pilnuj, żeby prawa noga była ugięta, opuść barki od uszu, zadbaj, żeby głowa była nad miednicą, żeby nie opadać w prawo, oddychaj. Pozycja wojownika 2, wojownika, który ścina głowę. Jeszcze trzy spokojne oddechy, dwa spokojne oddechy, jeden spokojny oddech. Teraz wyprostuj nogę z przodu, ułóż sobie na chwilę dłonie na biodrach i odkręć swoją prawą stopę do centrum. Możesz troszkę zmniejszyć odległość między stopami. Zegnij nogi w kolanach, pozwól, żeby biodra opadły w dół. Wyprostuj tułów, rozłóż ręce, teraz obie ręce w prawo. Oddychamy, wdech i z wydechem powoli wracamy do deseczki. Wdech, z wydechem pies z głową w dół, z wdechem deseczka,
Z wydechem powoli łokcie do środka, chaturanga dandasana, jeśli nie możesz, oprzyj kolana na macie. Połóż stopy na grzbietach stóp, dociśnij uda do maty, napnij pośladki, unieś siłą mięśni pleców, tułów i ręce do góry. Odsuń barki od uszu, pociągnij łokciami w tył i do góry. Ułóż dłonie przy klatce piersiowej. Pozycja kobry, oddychaj. Wdech. Z wydechem podwiń palce stóp, zasi pępek i pies z głową w dół. I z kolejnym wdechem unieś lewą nogę do góry. Z wydechem deseczka. Lewy łokieć dotyka, lewe kolano dotyka lewego łokcia. Trzymaj i powoli oprzyj swoją stopę pomiędzy dłońmi. Doklej teraz prawą piętę do maty i z kolejnym wdechem unieś tułów do góry, rozłóż ręce na boki, opuść barki. Zadbaj o to, żeby twój tułów nie opadał teraz w lewo. Zadbaj o to, żeby głowa była nad miednicą. Oddychaj, wyobraź sobie, że cię ktoś ciągnie za dłonie. Trzy długie, spokojne oddech. Teraz powoli ułóż dłonie na biodrach, wyprostuj swoją lewą nogę, skręć palce lewej stopy do centrum. Palce prawej stopy zostają tam, gdzie są. Możesz troszeczkę zmniejszyć sobie odległość pomiędzy stopami. Ugnij nogi w kolanach i obie ręce teraz wyciągamy w lewą stronę. Oddychamy. Barki w dół, proste plecy, zejdź nisko. Wdech i z wydechem powoli wracamy do deseczki. Wdech, z wydechem pies z głową w dół. Zostań tutaj, rozluźnij się. Powoli ugnij kolana, zasij pępek do kręgosłupa i przygotuj się do skoku. Po wydechu skaczemy. Wdech, pełny wydech do końca, do końca, do końca i skok. Z wdechem odepchnij się od opuszków palców, spójrz przed siebie. Z wydechem rozluźnij się, nogi mogą być ugięte w kolanach, zasij pępek. Z wdechem unieś ręce. Tułów do góry, spójrz za dłońmi, wydłuż się i z wydechem powoli wracamy. Skłon do przodu, z wdechem odpychamy się od opuszków palców, patrzymy przed siebie, z wydechem przyklejamy całe dłonie do maty. Jeśli potrzebujesz, ugnij kolana, zasi pępek i uwaga, po wydechu skaczemy na ugięte nogi, wdech, pełny wydech i skok. Pies z głową w dół. Z wdechem powoli deseczka. Z wydechem łokcie do środka. Chaturanga Dandasana. Jeśli potrzebujesz, oprzyj kolana. I kładziemy się na macie. Kładziemy sobie stopę na grzbietach. Uda dociskamy do maty. Przesuwamy sobie dłonie do tyłu. Odsuwamy barki od uszu. Łokcie teraz wskazują na niebo. Wdech, kobra. Wydech, pies z głową w dół. Z wdechem prawa noga do góry. Uwaga, teraz z wydechem przekładamy prawą stopę między dłonie. Odkręcamy od razu obie stopy, tak żeby były równolegle do krótszych krawędzi maty. Prostujemy tułów, obie ręce wskazują w prawo. Wdech, z wydechem wracamy. Deseczka, jogiczna pompeczka, Chaturanga Dandasana, wdech, kobra, z wydechem pies z głową w dół, z wdechem lewa noga do góry, z wydechem przekładamy stopę między dłonie i od razu odkręcamy obie stopy równolegle do krótszych krawędzi maty, zginamy nogi w kolanach, schodzimy do przysiadu. Ręce wskazują w lewą stronę. Barki w dół, oddychaj. Wdech i z wydechem wracamy. Deseczka. Jogiczna pompeczka. Chaturanga Dandasana. Wdech, kobra. I z wydechem powoli odpocznij. Ułóż sobie
głowę na dłoniach, możesz ją przetoczyć po czole, możesz ułożyć też ręce wzdłuż tułowia, jak ci wygodnie. Jeszcze raz, ułóż sobie dłonie mniej więcej w rogach maty, delikatnie pod kulogon, doklej uda do maty i powoli odchylamy się w tył. Pamiętaj, żeby odchylić się w tył tylko na tyle, żeby mieć wydłużone dolne plecy, osuń barki od uszu, oddychaj. Jeżeli dolne plecy bolą, ugnij ręce w łokciach albo rozsuń ręce trochę szerzej, tak żeby było wygodnie, oddychaj. I z wydechem powoli wracamy z czołem na matę. Teraz nito zbieramy wszystkie siły, bo będziemy skakać. Będziemy skakać z kobry. Uwaga, będzie to wyglądać tak, że z wdechem powoli się wydłużymy. Zrobimy wdech, uniesiemy tułów do góry, ręce blisko, łokcie do góry. Zrobimy wdech. I z wydechem jak najszybciej postaramy się skoczyć do tej pozycji. Ok? Zbieramy wszystkie siły. Piękna kobra. Oddychaj. Wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech. Jeszcze jeden pełny wydech. I po wydechu zaschnij pępek i skaczemy. Lewa noga do przodu, prawa noga z tyłu, nogi zgięte, wyprostuj tułów, ręce wskazują w lewo, oddychaj, wdech i z wydechem wracamy, kobra. I znowu dwa oddechy w kobrze, wdech, wydech, teraz między dłonie, wdech, wydech, pusto w brzuchu i skaczemy. Zadbaj o to, żeby obie stopy były równolegle do krótszych krawędzi maty. Wdech i z wydechem wracamy do kobry. Robimy wdech, odsuwamy barki od uszu. I uwaga, z wydechem spokojny pies z głową w dół. Z kolejnym wdechem klęk pod barty. Delikatnie unieś brodę. Z wydechem powoli pozycja dziecka. Rozsuń kolana trochę szerzej. Połącz palce stóp. Rozluźnij głowę. Połóż ją na czole. Pozwól, żeby kratka piersiowa sobie opadła pomiędzy kolana, pomiędzy uda. I teraz powoli ułóż sobie dłonie na opuszkach palców i pobujaj sobie tułowie. Luźna głowa. Bujamy. I rozluźnij się, przyklej całe dłonie do maty. I powoli z kolejnym wdechem podnieś się do góry, pomóż sobie dłońmi. Siądź na piętach. Ułóż teraz prawą dłoń przy prawej stopie. To się wróciło. Prawa dłoń przy prawej stopie. Podkul ogon pod siebie. Sięgnij lewą ręką za siebie i powoli postaraj się oderwać pośladki od pięt. Otworzyć stronę sufitu. Wdech. I z wydechem wracamy. I robimy to samo w lewą stronę. Lewa dłoń mniej więcej w okolicy lewej stopy. Podkulony ogon. Prawa ręka sięga za siebie. Podkulony ogon cały czas. Otwieramy się. Wdech. I z wydechem wracamy. Zamknij oczy. Uspokój oddech. Teraz sobie możesz wybrać taką najwygodniejszą pozycję. Możesz zostać w Vajrasanie, czyli sobie siedzieć na piętach. Możesz sobie też usiąść w siadzie skrzyżnym. Jeżeli potrzebujesz, to sobie coś podłóż pod pośladki. Ma ci być wygodnie, ma ci być stabilnie. Zamknij oczy. I wsłuchaj się w swoje ciało. Rozluźnij twarz.
Rozluźnij wnętrza dłoni. I wyobraź sobie morze. I fale. Każda fala wzbiera, uderza o brzeg, rozbija się, a potem cofa i wraca do morza. I wyobraź sobie, że twoje wdechy są jak fale przypływu, które rosną, wzbierają, a wydechy są jak fale, które odpływają i cofają się z powrotem do morza. Długi, spokojny oddech. A teraz sobie wyobraź powietrze, które wieje nad powierzchnią wody, wiatr. Podmuchy wiatru, to wiatr robi fale. I połóż sobie dłoń na brzuchu. Wyczuj mięsień prosty brzucha, który rozpościera się tutaj z przodu pomiędzy twoją miednicą a klatką piersiową. Rozluźnij całkowicie brzuch, weź sobie wdech tak, żeby brzuch urósł. A z wydechem napnij mięsień prosty brzucha i postaraj się wyrzucić powietrze nosem, wypchnąć je nosem. I jeszcze raz pełny wdech. Brzuch rośnie pod twoją dłonią. I z wydechem napinasz mięsień prosty brzucha, wyrzucasz powietrze nosem. Już bez dłoni wdech. Napnij mięsień prosty brzucha, wypchnij powietrze. Teraz jeżeli możesz, to przyspiesz trochę oddech i postaraj się zrobić szybko 20 swobodnych wdechów do brzucha, kiedy mięsień jest zupełnie rozluźniony. I 20 takich szybkich wypchnięć powietrza przez nos. Taki rodzaj oddechu się nazywa Kapalabhati. I wygląda to tak. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dobra, razem 20 razy. Jeżeli jeszcze kończysz w swoim tempie, to sobie to kończ. Jak skończysz Kapalabhati, to weź sobie jeden pełny wdech, który wypełni cały twój tułów, cały twój brzuch i postaraj się zatrzymać powietrze po wdechu tak długo, jak tylko jesteś w stanie. Możesz sobie wziąć zegarek, albo po prostu liczyć w myślach, albo być tutaj ze mną. Bierzemy pełny wdech i trzymamy. Możesz sobie wyobrazić, że jesteś teraz pod powierzchnią wody. Wszystko jest dobre i bezpieczne, ale wstrzymujesz oddech, sprawdzasz się. Postaraj się w tym czasie zupełnie rozluźnić też swoje ciało, dłonie, stopy, twarz. Jak poczujesz się gotowy, gotowa, jak poczujesz, że już wystarczy,
to wypuść po prostu powietrze. Wróć do zupełnie naturalnego dla siebie sposobu oddychania. I kiedy w swoim tempie powrócisz do takiego zupełnie naturalnego dla siebie oddechu, to znowu wyobraź sobie falę, znowu wyobraź sobie przypływ i odpływ, spokojne wydłużone wdechy i spokojne wydłużone wydech. Możesz sobie powtarzać tę serię 20 oddechów Kapalabhati, czyli tych szybkich przez nos, a potem tego wstrzymania oddechu po wdechu 3 razy. A jeżeli nie masz czasu, jeżeli chcesz zakończyć swoją praktykę, to zamknij oczy, jeszcze przez chwilę pobądź ze swoim wdechem i wydechem, pobądź ze swoim oddechem, poczuj całe swoje ciało i znajdź chwilę na to, żeby sobie podziękować za tę praktykę. I wracaj do niej tak często, jak tylko potrzebujesz posurfować sobie na fali oddechu, albo na fali codziennych obowiązków, albo na fali codziennych wyzwań, albo jeżeli rzeczywiście przygotowujesz się do takiego prawdziwego surfowania na falach. Pamiętaj, że surferami jesteśmy przede wszystkim na fali własnego oddechu i własnego życia i własnej codzienności. Trzymaj się, ninja. Pamiętaj, że spadanie z deski jest naturalne i wszystkim chodzi o to, żeby wyczuć falę i mieć fun. Czyli staramy się tak być, żyć na co dzień. Yoga i surfing zaczynają się poza matą. Dziękuję Ci za dzisiaj. Wracaj do mnie. Ciao. Yoga, 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 ninja yoga, gangsta yoga.